Masz ten bloczek rzucić. A fajnie, fajnie się grzeszkił. O! Kurwa, ci nie jedzę! Wow. Cześć, z tej strony TheVictors500 i jestem dzisiaj z Rangerem na Snapcraftcie ponownie. Dzień dobry. Tak, jesteśmy ponownie na ja jestem ponownie na Snapcraftcie, bo długo u mnie nie było filmików, ale to było też w większości spowodowane tym, że... Trzeba ostrzyc. Właśnie, spowodowane tym to było, że ja nie miałem internetu przez dosyć sporo, bo prawie z półtora tygodnia generalnie. I teraz, jak widzicie, już jestem. Tutaj też się sporo zmieniło w tym miejscu, jak pewnie zauważyliście. Po pierwsze, nie wiem, czy dom Rangera pokazywałem, chyba jeszcze nie, co ty nie... A może był dom, może był dom. W każdym razie na pewno las tutaj zrobił, o, Ranger, takie drzewka ładne. Za to z tej strony tutaj ja z Rangerem będziemy tutaj też robić trochę teren, prawda? Żeby to... Ja tu ze wodę w ogóle tą zamrażam. W każdym razie, tak, tutaj będzie rzeczka, oczywiście, tutaj dzisiaj akurat to jeszcze zrobimy trochę rzeczki i tam jest oczywiście mój domek, mojego domku jeszcze nie skończyłem, ale od zewnątrz już właściwie powiedzmy w 90% jest zrobiony. I co, może wejdę sobie do domku, pokażę wam jak to wygląda w środku. O Boże drogi. Ja pierdziele. Tak piękny dom. Ja pierdziele. Ej, w ogóle, jak pan nawet trzeba to ładnie wyglądać, musisz przyznać, nie? W sensie, znaczy to akurat z tym to tak trochę, tutaj jest o takie drewno nawet, ach, dobra, ale na szczęście to chyba tylko tutaj jest, nie? Czy niżej zejść. Czy na niżej też, ja pierdziele, Jezus Maria, co pan zrobił? Ja pierdziele, teraz tego nie usunę stąd. Będzie mieszkać mi w podziemiach. A tu jest do załatwiania się toaleta w tym miejscu i one sobie wszystkie weszły tutaj. No nieważne, w każdym razie bez tego śniegu. Z tymi będą takie filary, one jeszcze może zmienią miejsce, ale będą takie filary. I w tym miejscu myślę, że będzie takie coś, że tutaj powiedzmy będzie takie najbardziej przydatne rzeczy, tak jak na przykład jakieś tam skrzynki i będę miał tutaj łóżko. Za to cały dom tak naprawdę zacznie się o w tym miejscu. Tutaj będziemy schodzić do podziemi. I jak to w takiej mojej norce w kopcu moim Wiktorsa będzie, tak tutaj będą takie tunele, w których po prostu będę tam magazyn trzymał i takie inne rzeczy. Tak, tu jest różowe szkło, tu jest tak zrobione, a oczywiście czego nie mogło zabraknąć na tym świecie? A oczywiście nie mogło zabraknąć skrzynki. Także tutaj ja jedną skrzynkę pokażę, bo tych skrzynek jest oczywiście więcej. Jest tu wejście, proszę bardzo. Skrzynka w razie W ewentualności pojawiła się także, jest z rajeczego, żeby można było użyć. Z dyrtem. Wyjścia nie ma, że jak już ktoś zostanie, to już wyjść nie będzie mógł. I tak, i co, tutaj kawałek zrobimy, teraz pobudujemy sobie, tak? W sensie tutaj z tyłu jeszcze, jak możesz mi pomóc, zalać generalnie musimy tą rzekę. Bo ona, jak widzicie, się ciągnie aż stąd. Tu jest bardzo fajne miejsce, w tym tutaj, o. O matko. Tutaj. Już chyba widzę, co się tam działo u mnie w domu. Nie, ale nie idź tam, nie wszedłeś tam jeszcze. Nie wszedłem, tylko widzę ci przy wejściu. To spokojnie, to za chwilę jeszcze sprawdzimy. Chodź do mnie tutaj. Ej, chodź do mnie tutaj. Ja sam się zaskoczyłem przez chwilę. Ale to chodź tutaj do mnie. To za chwilę zobaczymy. W każdym razie pomóż mi tutaj zalać. Jak widzicie, tutaj zrobimy taki spływ. Ta rzeka tak fajnie będzie przepływać, ale to mi pomoże Ranger zrobić, bo on tu się zna na tych rzeczach. Tu, w tym miejscu. Widzisz, ja tutaj rozlałem już trochę, żeby to, tak jak ty mówiłeś, żeby to spływało. I w tym tutaj, o, tu musimy zalać to. Tą po prostu wodę, tak? W sensie tutaj stąd, ja będę, a może z tamtej strony. Nie mam wiadra. Jak wiadra nie masz? No miałeś wiatr skądś. Jezus, ja to za... No, w domu jest tam i nie pozwalasz iść tam. No to zrób z mojego. No w każdym razie tak, to tutaj musimy to zalać i te snowbole można by było usunąć. I co tu trzeba jeszcze zrobić, to trzeba wziąć kączkę mączną. A, jeszcze jedno, tu w tym miejscu zrobiliśmy też dosyć ciekawie, bo tutaj, o, jest tak fajnie zrobione, tutaj generalnie była jaskinia, ja ją tak zalałem i zrobiłem takie podpory, żeby to się tak nie zawaliło i to dosyć fajnie wygląda, bo taka prosta rzecz, a jednak, kurczę, zawsze to upiększa otoczenie, trzeba przyznać, nie?
Dobra, dobra. To co? Zróbmy to te liście wołkowe. Możemy jeszcze tutaj dodać w niektórych miejscach. I może drewno, które tutaj dodawałem, to było drewno to, dark oakowe, bo to jest ciekawa sprawa, że ja nie wiem czemu, ale na serio używam tutaj tego dark oak wood jako zwykłego drzewa, a jako desek nie używam tego, tych desek z tego dark oak wood, tylko normalne spruce wood, czyli te świerki, tak? I to, bo po prostu według mnie lepiej pasują one. One po prostu kolorystycznie lepiej pasują. Tamto dla mnie drewno jest po prostu, to spruce wood jest dla mnie za ciemne i to jakoś tak dziwnie wygląda. O, i dodajemy sobie tutaj kilka takich liści. A nawet możemy tutaj jedno walnąć i tutaj sobie drzewo rośnie. Coś w tym miejscu możemy zrobić. Trzeba było tutaj jakoś to poprawić, jakoś ładnie. Teraz pytanie, jak by to zrobić, żeby to wyglądało jakoś tak ładniej? Nie, dajmy zwykłe. Akurat to bardziej pasuje u mnie, ze względu na po prostu w ziemi. To jakoś według mnie lepiej pasuje, a jakoś tutaj to normalne drewno jest dobrym wyborem. Zróbmy to tak, może jeszcze tutaj. Coś powiedzmy w stylu takim. O, weźmy to może aż stąd. Może to tak zróbmy. W niektórych miejscach może być to w taki sposób. To będzie dosyć fajnie wyglądać. A, tu jeszcze ja nie zrobiłem, o Jezus. Tu jeszcze trzeba zrobić to, żeby to miało jakąś taką spójność z ziemią, a nie tak sobie było w powietrzu. No i tu miałem to dać. Tak, jeszcze tutaj jedno. Jako taki spływ od tej rzeki, która jest tutaj. No i to jakoś zaczyna wyglądać. W tym miejscu będę mógł coś jeszcze zrobić. Nie wiem w sumie co, ale myślę, że jakiś mały projekcik, małe coś można tutaj wybudować. Ale najpierw muszę się zająć domem i jeszcze tak zwaną stajnią, która się znajduje w tamtym miejscu. No dobra, myślę, że to na tyle w dzisiejszym, w tej części odcinka. Za chwilę zobaczycie naszą wielką wyprawę do Endu, tak? Wybraliśmy się tam pewnego razu do Endu i zobaczycie sobie właśnie za chwilę, w jaki sposób pokonaliśmy tego smoka i dosyć kilka śmiesznych momentów, które tam się wydarzyły. Ale to już teraz zapraszam was do oglądania i po tym myślę, że przejdziemy jeszcze sobie do normalnego odcinka, do normalnej jeszcze budowy tutaj, dokończymy trochę budować ten dom. Także widzimy się za chwilkę. Hej, witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Snapcraft. Dzisiaj jest dużo osób, bo idziemy na smoka. Uhu! Brawo! Dzień dobry! Uwaga, wchodzę. Ktoś potrzebuje narcysta? Mogę postawić? Mam. Zaraz wam powiem dlaczego. To... Zgubiłem się. Gdzie to jest nasza tata? Prosto w dół. No po prostu, prosto w dół. A tutaj, dobra, no o, dlatego. I portal jest tak już odpalony, bo tutaj byli jacyś dwaj panowie. A może już ktoś był w środku. Niegrzeczni. Włamywacze. Nie? Mamy bardzo fajnie. Mówisz, że nie? To zapraszam. Nie podchodźcie się z tym do krawędzi, bo was od razu tepnie. Uwaga, wchodzimy na 3-4, dobra? 3-4. Może lepiej jedna... Nie, już jestem, ale dobra. A on skoczył. Ten jak zwykle przed wszystkimi. Trzeba teraz. O cholera. Hello? Oh fuck. Dobra, pora zdjąć moją deskę. Mówiłem wam, wiesz, perła, wy nie? Mam perłę. To chodź tu. Gdzie tu? Tu? Ale jak ja ją nie urzucę... A no to też może być problem. Ja już rozwalam to. O, jestem. To jest mój pierwszy udany rzut perłą chyba. Ja nie będę ryzykować. No kurde! To jest koniec, ja nienawidzę was! Umarłeś? Dlatego właśnie ja dlatego właśnie bierze się perłę. Kurde!
widzę, no ja was nienawidzę, ludzie. Przecież to nie moja wina. Dobra, wracaj tu. Przeżyjesz. I teraz rób sobie secik od nowa. Nie mam nowy. Weź mi żelazny łuk na skrzynkach po tych. Weź sobie zapas kilku różnych. Jezu, jak ja nie umiem. Wszystko proszę w pizdu. Kurde. Ej, nawalajcie go. A może wpiszemy te, które mu regenerują HP? No, to jest dobry pomysł. Jak zwykle, no nie wziąłem butli, cholera. Kto ma enderchesta? Fire ci się nie przyda na enderman. Wiesz co, ja mam jeden miecz na endingie, więc tak, że tak powiem, wiesz. A, czy fire, czy nie fire. Oho, a ja mam. Dzień dobry, do widzenia. Rozwaliłam jedną wieżę, no, jestem OP. Bardzo mądry kill-offa nie wziąłem. Chcesz mój kill-off drugi? Z endingiem, mam 4. A nie, jeszcze jedna została. Która? Dobra, już nie ma. Aha, okej. Okay. Nie ma już, no, wiem, że jak wszyscy sobie nie da... Nie, ten. Wszyscy sobie... Czekajcie na mnie. Konkurencja to... Zabijamy smoka. Specjalnie. Nopkimy. Zanim ty ziemi przyjdzie szybko. Tam, tak. Wszystkich, które będzie idealnie. Ej, zniszczyliście wszystkie już? Ała, dostałem od kogoś, kurde, strzało z fajerem. To nie ode mnie. O mygi, jakie on dźwięki wydaje. Przyciszyłem. No ja też trochę ściszyłam, no ale... Widzę ciebie nie napierdalać, jak głupi. By nie... Głowę więcej dostaję, widzicie go głowę. Te moby. Tak. Au! Woda. Nie starajcie się patrzeć w endermany, patrzcie w górę. Patrzcie tylko i wyłącznie w górę. A tutaj jeden mądry pan jest z dynią na głowie. No kurde! No z dynią, ja też mam dynię, ale nie używam, bo jestem... Mogę z tej opresji, bez kitu. Mam taką zbroję, że wiesz, no ale już na pójdzie to, już śmiera. Nie no, poczekajcie jeszcze. To was kurwa z dobra, czekamy na niego? No, czekamy. Dobra, no to nie bijmy go już. Mam 48 butelek z tym oddechem. Dobra, to jest sobie pokoju. A ja nie mam, bo zostawiłem je w enderchestie. A ja mam. Chcesz enderchesta? Papierek mi podrzucił. Dobra, stawiasz enderchesta, czy... Tylko tam gdzieś dalej, nie tak przysłuchuję. A spokojnie niszczy enderchestu chyba. Niszczy. Niszczy? No. O cholera. Co się stało? Masakra! Co to było? Widzieliście to? No! Chyba na pół mapy się tego zrobiło. Może się zrobić, ale tak. Ender Dragon ma sobie wykuć jakichś 4 Endermanów, 5. Znałem się, jeśli jedna strzała go zabije teraz. Nie testuj. Ja nikt nigdy nie zabije. Niech ma nagrodę. Niech ma o kurde, trafiłem! Wiesz? Dobra, to teraz. On zginie! No to. Ej, Endermany go zabiją. Drugiego go zabiją. Jak go odrzuciło, tego Endermana. To jest dokładnie to samo. Czy ty już chciałem, tylko jedno. Koniec. O! Kto ustrzelił? Ja. No i mam. No. Dobra, nie chcieli mi wierzę Ejas, chyba. Serio. No ale wiesz, no tak wiemy. Trochę... I wybuch smok. Hamsko. Mogę założyć linkę z powrotem. O fuck, no, ten mopy. Wiesz, że można tam rzucić tym. Przecież. Ja nie umiem rzucić. No ale jak ci spadnie do przepaści, to ci chyba nie tepa, z tego co ja wiem. O, masz ten bloczek rzucić. A fajnie się greskił. O! Na lądzie. Kurde, na mnie odcinie jeden! Wow. Ja pierdolę. Wow. O Boże. Pierwsza litra, którą będę miał nadprogramowo, idzie do ciebie. Ja to widziałem i nagrałem, może to było takie piękne. Zrób to w slow-mo, ja cię proszę. Zrób tego gifa. A czemu tak się stało znowu? Bo on się tepnął w Bedrocka, a nie w ten, a nie w portal. I go zrzuciło i spadł z wysoka i się zabił. Smutne. No i dobra, mam nadzieję, że teraz nie zrobi tego samego. 20 dobra. Śmierć. Dobra. Jak dobra, tu chwila. Teraz widzę kobla? No czy ktoś ma skrzynkę, bo słuchajcie, trzeba ja zmienić tylko itemy tutaj, co... Ten ktoś, przez kogo spadłem, stracił u mnie szacunek, już tak. A przez kogo spadłeś? Nie wiem, ale dałbym się przy montażu.
Ale jak to ktoś się rzucił? Ktoś szedł razem ze mną i Koli zamiast rzuciła. A widzisz? Zgromadziliśmy się tutaj, żeby... No Jezus Maria, co to jest? Na żeby odwiedzić mój dom, ponieważ dostałem pewną informację, to, że to jest tam w środku coś na mnie czeka. Wskazówka to jest, tak, chyba. Że coś w środku na mnie czeka, więc teraz sobie tam pójdziemy. Przy okazji wam pokażę, co zrobiłem, odkąd zakończymy poprzedni odcinek. Tutaj pojawił się płot dookoła całej mojej posesji. On jest właśnie zbudowany w ten sposób i myślę, że wygląda całkiem fajnie. Troszkę. Oprócz tego dobudowałem jedno drzewo, ale w sumie na razie nic więcej nie zrobiłem. Zapewne w dalszej części odcinka już wszystko zobaczycie. I o Jezus Maria, już widzę po prostu, co tu się stało, Matko Bosko. O Jezus Maria. O Boże. O mój Boże. O ja pierdzielę. Trochę się zdziwiłem. Ja tu wchodzę sobie do tego domku i tak sobie myślę, tak w pierwszej chwili, tak sobie myślę, kurczę, Ranger sobie tu stajnie, urządza jakąś czy pszenicę sobie, kurczę, kurczaki, tak zastanawiam, czy on to zrobił, mógł zrobić, tak mi przeszło, kurczę, bo tak patrzę, co tu jest. Matko. O co tu chodzi? W ogóle czemu nie ma tu tego miejsca? Ten dach z liści jest całkiem fajny. No tak, też tak, to jest, też tak spojrzałem i tak patrzę na to i myślę sobie, kurde, co to jest? Gdzieś kiedyś takie zrobi, ale... A to tu... co tutaj? Co tutaj? Dzięki za liście. A skąd te liście miałeś? Co? Tak na mnie patrzysz? Nie wiem. Skąd te liście? To moje liście? Z tego drzewa. To nie moje liście są? A może ty? Wyjaśniało, czemu tam to drzewo obok jest łyse. A może to moje liście są, nie czasem? Czekaj, muszę powąchać. Czekaj. Dobra, to ja to tutaj posprzątam i zobaczymy się za... Tak, to moje liście są. To jest pewne, to są moje liście. Panie. To najlepiej. Tylko czemu tutaj nie ma tego? Czemu tu nie ma tych schodków? W sensie? Panie, czemu tutaj nie ma tych twoich, nie schodków, tylko tych fensów tutaj nie ma? Powinny być, coś masz zepsute. No nieważne. No i witam was już ponownie. Pokażę wam, co tutaj się jeszcze zmieniło. W międzyczasie dodałem takie małe półpłytki w tych miejscach. Oraz trochę drzew wyrosło właśnie. Drzew trochę wyrosło, tutaj jeszcze papier musiał oczywiście popsuć mi, kurczę, moją rzekę w tym miejscu. Właśnie zalaliśmy wodą, to jest też ważne. W tym miejscu musiałem popsuć oczywiście rzekę, no ale to już tam mniejsza z tym. Tutaj trochę zalaliśmy wodą tą rzekę, także już właściwie wszędzie naokoło prawie jest zrobione. Tutaj taki spływ jest. Tutaj, w sumie nie wiem, co z tym drzewem by można było zrobić, ale to jeszcze się pomyśli. No i trawy trochę też dodałem, właśnie jeszcze trawy sporo dodałem i to jest też ważne. Oraz jeszcze, ale to w przyszłych odcinkach, z tego co widzicie tutaj, to jest pełno kurczaków. Nie wiadomo skąd, znaczy wiadomo skąd, no tutaj pełno ich zrespiliśmy kiedyś tam z tej kurczakarni, tak, bo ona jest teraz zrobiona tak, że ona jak gejzer strzela do góry tymi jajkami. No i w tym miejscu mniej więcej będziemy chcieli zbudować pewien projekt kurczaka, o tutaj, ale to myślę, że w następnym odcinku, albo w jakichś przyszłych, albo może na streamie jeszcze się zobaczy. W sumie chyba to wszystko na dzisiejszy odcinek. Następny odcinek myślę, że już będzie niedługo, gdyż mam go też przygotowanego, więc oczekujcie go niebawem. I myślę, że sobie gdzieś tutaj możemy zakończyć w tym miejscu. Co tutaj jest? Rekonstrukcja. Okej. Dobra, możemy sobie w sumie w tym miejscu zakończyć tak u Rangera. O, tutaj przed wejściem. Tak ładnie zrobił to, czemu by nie? Także to, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pamiętajcie o łapkach, trzymajcie się i do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć! Jemy. Dobra, dostajemy się do środka. Kurde, on tu idzie! U niego się Iron Golem zlespił, wyściaku! Co? What the fuck? Mikona mu zmienimy na siłę, albo na skoki. Dobra, tak! Wybierasz jambustę. Zżarło mój diament.